Jeżeli dzisiaj nie będziecie krzyczeć stop GMO, to jutro będziecie szczać z bólu od raka. I to jest prosta, prosta zależność. Jeżeli chcecie wyglądać jak kraj piękny, cudowny USA, gdzie wszyscy są spuchnięci, grubi i mają galaretę zamiast mózgu, bardzo proszę, jedźcie sobie GMO, jedźcie sobie schemizgowane jedzenie. Nasza tradycja, nasza polska żywność w tym momencie jest całkowicie wytępiona. Nie będziemy mieli szansy wyboru, bo to nie chodzi o to, że ja się przeciwstawiam komuś, kto chce jeść niebieskiego pomidora. Mam to w dupie. Jak chce jeść niebieskiego pomidora, niech sobie je niebieskiego pomidora. Ale ja, jak i inni ludzie, inteligentnie myślący i dbający o swoje zdrowie, chcę zjeść normalnego pomidora. A nie mogę zjeść normalnego pomidora, ponieważ właśnie weszła ustawa, która to całkowicie uniemożliwia. Z biegiem czasu nie będzie normalnych pól, gdzie będzie można to uprawiać. Nie będzie rolników, którzy nie będą mogli robić to dla nas. Nie będzie takiej sytuacji.